Jest nam bardzo miło, że możemy przypomnieć osobę mojego ojca, który tutaj prowadził szkołę sztuk pięknych i przemysłu artystycznego imienia Cypriana Kamila Norwida w latach 30. Tutaj działało jego atelier, gdzie portretował łodzian. Być może obraz, który za chwilkę obejrzymy, też tutaj powstał. W tej oficynie, w której się znajdujemy, prowadził szkołę, ale też miał pracownię. On się z tego utrzymywał. Dobrowolski, który był tutaj znakomitym portrecistą, pozostawił po sobie bardzo wiele tego typu portretów. Nie znamy wszystkich. Mama znała dziadka Przekaż, że prawdopodobnie to jest córka Bidermana, jedna z córek. No i tylko to są takie przekazy słowne i nic więcej na ten temat, że tak powiem, jakichś papierów, dowodów nie ma. Czy miał pan świadomość tego, że pana ojciec, Wacław Dobrowolski, portretował rodzinę Bidermanów? Nie. Jeżeli chodzi o ten fakt, to dowiedziałem się to dosłownie pod koniec października po telefonie właśnie pana, który dysponuje tym portretem. Mama wspomina, że zawsze odkąd pamięta ten obraz u niej w domu wisiał, ale z dalszej historii już nie znam. Skąd on się wziął, że tak powiem, w naszej rodzinie, to nie mam pojęcia. Odkrywamy obraz i idziemy teraz tym śladem, szukając osoby, jej historii. I prawdopodobnie rodzice tej dziewczynki, Bidermanowie, zamówili jej portret. Być może to jest słynna Maryla, postać zasłużona, związana z podziemiem konspiracyjnym. No, tragicznie zamordowana przez własnego ojca. Kiedy zainteresowała się pani historią Bidermanów? Jest pani łodzianką, interesuje się literaturą, pisze książki i to sensacyjne. No to jest historia idealna na kryminał, można powiedzieć. Fantastyczna jest, dlatego to właśnie od tej historii zaczęło się pisanie Bigamisty, bo taki tytuł książka nosi. Ukaże się w marcu przyszłego roku, także już niedługo. Tekst już jest gotowy, zamknięty. No i dotyczy Maryli Biderman. No właśnie, Maryli Biderman, czyli tej córki, którą możemy widzieć oglądać na obrazie. Mamy pewność, że to chodzi właśnie o nią. Ja jestem w 100% przekonana, że to dlaczego? Jest Maryla. Dlaczego? Dlatego, że spędziłam tak dużo czasu pracując nad tą książką i w pałacu, i obcując jej zdjęciami, i dokumentami, i tym wszystkim, co zostało, po prostu pamiątkach, które zostały, niewielkiej ilości pamiątek, które zostały po Maryli. No i gdzieś wewnętrznie chyba jest intuicja i jest taki jakiś nieformalny związek chyba między, taki pakt zawarłyśmy ze sobą, także intuicyjnie myślę, że na 100% jest to Lili.